10. Trzęsienie ziemi w Luzon na Filipinach. Filipiny znajdują się w strefie pacyficznego pierścienia ognia, gdzie dochodzi do prawie 90% wszystkich trzęsień ziemi na świecie. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,1 nawiedziło w kwietniu 2019 roku północne Filipiny w pobliżu miasta Bodega na wyspie Luzon. Wstrząsy można było odczuć w stolicy Manili, jak i w innych częściach Luzon. Zarejestrowano też co najmniej 400 wstrząsów wtórnych. Departament Transportu Filipin ogłosił wcześniej, że wszystkie loty zostają zawieszone na 24 godziny ze względu na powstałe szkody. 9. Trzęsienie ziemi w Ridgecrest, Kalifornia. Najbardziej zaludnionym obszarem w pobliżu epicentrum było Ridgecrest, zamieszkałe przez 28 tysięcy osób. Do trzęsienia ziemi doszło 4 lipca 2019 roku. Kilka godzin po wstrząsie o magnitudzie 6,4 gubernator Kalifornii Gavin Newsom zatwierdził wprowadzenie stanu wyjątkowego dla całego hrabstwa. Wielu mieszkańców hrabstwa Los Angeles nie było zadowolonych, gdy aplikacja mobilna Shake Alert LA do wczesnego ostrzegania o trzęsieniu ziemi nie powiadomiła ich o spodziewanym incydencie. Niektóre linie gazowe uległy uszkodzeniu, co skłoniło firmy użyteczności publicznej do wyłączenia usług. W sklepach towary spadały z półek, a 15 pacjentów lokalnego szpitala oraz mieszkańców kilku budynków mieszkalnych zostało ewakuowanych. Uszkodzeniu uległo kilkanaście budynków, pękły linie wodociągowe i gazowe, a linie energetyczne spadły na ziemię. 8. Trzęsienie ziemi w Nepalu. Było to trzęsienie ziemi o sile 7,8 stopnia w skali Richtera, które nastąpiło 25 kwietnia 2015 roku o 11:56 czasu lokalnego w nepalskim dystrykcie Lamjung. Hipocentrum znajdowało się na głębokości 18 km. Około pół godziny po pierwszym wstrząsie odnotowano kolejne o sile 6,6 stopnia w skali Richtera. Łącznie odnotowano 18 wstrząsów wtórnych o sile powyżej 4 stopni. Trzęsienie ziemi spowodowało zniszczenia na terenie całego kraju, a w szczególności w stołecznym Katmandu. Całkowitemu zniszczeniu uległa zabytkowa wieża Dahara, będąca jedną z głównych atrakcji turystycznych w stolicy. Trzęsienie wywołało lawinę śnieżną na Mount Everestie, która zasypała jedną z baz himalaistów. Zniszczonych zostało wiele dróg, a w wielu regionach została zerwana łączność telefoniczna. Nepal zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy do społeczności międzynarodowej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Polski zdecydowało o wysłaniu do Nepalu ekipy ratowników Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. 7. Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,3 w skali Richtera nawiedziło Wenezuelę w 2018 roku. Początkowo ogłoszono ostrzeżenie o tsunami, ale wkrótce je odwołano. Wstrząs odnotowano u północnych wybrzeży tego kraju na głębokości 123 km. W internecie dostępne jest nagranie z jednego ze sklepów, na którym widać, co żywioł jest w stanie zrobić z asortymentem znajdującym się na półkach. Epicentrum znajdowało się w pobliżu miasta Guiria, ale wstrząsy były odczuwalne także w położonej blisko 700 km na zachód stolicy Wenezueli, Caracas, gdzie zachwiały się budynki. Wstrząsy odnotowano również na kilku wyspach Morza Karaibskiego. Państwowa firma zajmująca się wydobyciem ropy naftowej w regionie nawiedzonym przez trzęsienia ziemi podała, że nie odnotowano żadnych zniszczeń na polach naftowych. W Caracas ewakuowano ludzi z wysokich budynków, wystąpiły objawy paniki, nie zanotowano jednak poszkodowanych ani strat materialnych. 6. Trzęsienie ziemi w Meksyku. Zniszczenia zanotowano m.in. w dzielnicy Roma w mieście Meksyk, a także w miastach Cuernavaca i Cholula. Na wskutek wstrząsów doszło do zawalenia się bloków mieszkalnych, supermarketu, szkoły, a także do pożarów. Do trzęsienia doszło w rejonie styku dwóch płyt tektonicznych, kokosowej i północnoamerykańskiej. Płyta kokosowa ulega tam subdukcji pod płytę północnoamerykańską ze średnią prędkością około 76 mm na rok. Jej nagły ruch wywołał powstanie fal sejsmicznych będących przyczyną wstrząsu. Mechanizm wstrząsów był zbliżony do mechanizmu trzęsienia, które miało miejsce 12 dni wcześniej. Wówczas drgania oceniono na 8,1. Mexico City położone jest w nietce osadowej w dużym stopniu wypełnionej utworami bagiennymi. Taka budowa tego obszaru sprzyja zjawisku amplifikacji, czyli gwałtownemu wzmocnieniu fal sejsmicznych. Spowodowane jest to ruchomością podłoża zbudowanego z utworów nisko skonsolidowanych. Dlatego trzęsienia ziemi w tym rejonie mogą być wyjątkowo niszczycielskie. 5. Trzęsienie ziemi na Morzu Egejskim.
Było to trzęsienie ziemi o magnitudzie 7 w skali Richtera, które nastąpiło 30 października 2020 roku na Morzu Egejskim. Wystąpiło około 14 km na północny wschód od wyspy Samos w Grecji oraz w Turcji. Najbardziej dotkniętym obszarem było tureckie miasto Izmir, gdzie dziesiątki budynków zostało uszkodzonych albo zawalonych, a ulice zalane na skutek tsunami. Co najmniej 20 budynków zostało zniszczonych, powiedział burmistrz miasta w wywiadzie dla CNN Turk. W następstwie wstrząsu zniszczone są również budynki w Bornowie i w Bajrakli, poinformował na Twitterze turecki minister spraw wewnętrznych. W Grecji wydano ostrzeżenie przed tsunami dla mieszkańców wyspy Samos, w którym zalecono trzymanie się z daleka od linii brzegowej. Agencja Reuters podaje, powołując się na świadków, że w momencie trzęsienia ziemi ludzie wylegli na ulicę Izmiru na tureckim wybrzeżu Morza Egejskiego. Telewizja TRT Haber pokazała zdjęcia walącego się budynku w centrum miasta Izmir. Wstrząsy były odczuwalne wzdłuż tureckiego wybrzeża Morza Egejskiego oraz w rejonie Morza Marmara. Ali Yerlikaya, gubernator Stambułu, gdzie trzęsienie ziemi również było odczuwalne, powiedział, że w tamtym rejonie nie odnotowano żadnych szkód. 4. Trzęsienie ziemi w Chile w 2010 roku. Było to trzęsienie ziemi o magnitudzie 8,8, którego hipocentrum znajdowało się pod dnem oceanu, na głębokości 35 km, około 8 km od wybrzeża Chile. Do trzęsienia doszło 27 lutego 2010 o godzinie 3:34 czasu lokalnego i trwało od 10 do 30 sekund. Po głównym wstrząsie nastąpiły wstrząsy wtórne, najsilniejszy o magnitudzie 6,2. 11 marca 2010 nastąpiły dwa kolejne wstrząsy wtórne o magnitudzie 7,2. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi na świecie od 2004 roku i piąte najsilniejsze od 1900 roku. Trzęsienie było skutkiem zderzenia się dwóch płyt tektonicznych, płyty południowoamerykańskiej z płytą Nazca. Płyty te zderzają się w tempie około 8 cm rocznie i jest to jedna z największych prędkości zderzeń płyt na Ziemi. W czasie trwania płyta Nazca zanurzyła się pod płytę południowoamerykańską. Skały przesunęły się względem siebie na odległość do 11 metrów. Ogromne masy skalne przesunęły się bliżej środka Ziemi, co skróciło dobę o 1,26 mikrosekundy i zmieniło środek ciężkości całej planety, co przesunęło oś ziemską o 8 cm. Istnieją jednak bardziej widoczne efekty działania trzęsienia ziemi. Niektóre wyspy mogły zmienić swoją wysokość. Szacuje się, że położona u wybrzeży Chile wyspa Santa Maria mogła po wydarzeniach unieść się nawet do 2 metrów nad poziomem morza. 3. Trzęsienie ziemi w Tohoku, Japonia. Było to trzęsienie ziemi o magnitudzie 9, które nastąpiło 11 marca 2011 roku o 5:46 czasu uniwersalnego w północno-wschodniej części Japonii, na wschód od miasta Sendai. Spowodowana trzęsieniem fala tsunami uszkodziła elektrownię atomową w Fukushimie, powodując najdroższą katastrofę naturalną w historii. Nosi ona także nazwę Wielkiego Trzęsienia Ziemi we wschodniej Japonii, czy też krótko Trzęsienia Ziemi w Tohoku w 2011. Następstwem trzęsienia ziemi były potężne ponad 10-metrowe fale tsunami, które uderzyły w niemal całe wschodnie wybrzeże Japonii, zalewając porty morskie, strefy przemysłowe, miasta, wioski, farmy, pola uprawne i nadbrzeżne lasy regionu Tohoku. Na równinach woda morska wdarła się na 10 km w głąb lądu. W innych rejonach barierami dla tsunami były klify, góry i wyżyny. Wiele budynków zostało zawalonych, a drogi stały się nieprzejezdne. Duże tereny kraju pozbawione były energii elektrycznej. 30-milionowe megapolis Tokio, Kawasaki, Yokohama, Chiba przeżyło paraliż komunikacyjny. Zakorkowane były drogi, nie kursowało metro i kolej, wstrzymany był cywilny ruch lotniczy. Gotowość pomocy dotkniętej kataklizmem Japonii zadeklarowało wiele państw z całego świata. Wkrótce po trzęsieniu Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała o zgłoszeniu gotowości od 30 międzynarodowych ekip, które w każdej chwili mogły podjąć działania zmierzające do włączenia się w opanowywanie skutków żywiołu. 2. Trzęsienie ziemi na Alasce. 27 marca 1964 roku. Mieszkańcy Alaski pamiętają ten dzień jako dzień, w którym poruszyła się Ziemia. O godzinie 17:56 czasu lokalnego rozpoczęło się najsilniejsze trzęsienie ziemi zarejestrowane instrumentalnie w Ameryce Północnej i drugie pod względem wielkości na świecie. Miało siłę 9,2 w skali Richtera. Dodatkowo w wyniku trzęsienia ziemi i osuwisk powstały fale tsunami. Efekt tsunami w Valdez
spowodowany trzęsieniem ziemi z 27 marca, można zobaczyć na archiwalnym filmie. Trzęsienie ziemi odczuwane było w położonym o 120 km od epicentrum największym mieście Alaski. Inne ważniejsze miejscowości Alaski, m.in. Kodiak, Seward czy Valdez, zostały zniszczone wskutek nałożenia się skutków trzęsienia ziemi, tsunami, osuwisk ziemi oraz pożarów. Niektóre z miejscowości musiały być odbudowane od nowa, niekiedy w nowych, bezpieczniejszych miejscach. Fala tsunami dotarła też do położonych bardziej na południe wybrzeży Kanady i USA, niszcząc wiele nadbrzeżnych miejscowości. W następstwie tego trzęsienia ziemi w Stanach Zjednoczonych wprowadzono akty prawne, których efektem było poprawienie stanu wiedzy o skutkach trzęsień ziemi i tsunami. Również wdrożono szereg programów przeciwdziałania katastrofalnym skutkom takich wydarzeń. 1. Trzęsienie ziemi w Chile w 1960 roku. Było to silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 9,5, które nawiedziło południowe Chile 22 maja 1960 roku o 15:11 czasu lokalnego. Trzęsienie to uznawane jest za najsilniejszy wstrząs tektoniczny odnotowany w dotychczasowej historii pomiarów sejsmicznych. Dzień wcześniej odnotowano serię wstrząsów wstępnych o sile od 8 stopni około 160 km na północ. Po trzęsieniu wystąpiła również seria 12 wstrząsów wtórnych o magnitudzie przynajmniej 6 każdy. Wstrząs wywołał fale tsunami, które uderzyły w wybrzeże południowoamerykańskie. Inne pokonały cały Pacyfik, uderzając w hawajskie miasto Hilo, oddalone o ponad 10 tysięcy kilometrów. W wyniku wstrząsów doszło do licznych osuwisk, które m.in. zablokowały koryto rzeki wypływającej z jeziora Rinihue. Doprowadziło to do podtopień i gdyby nie szybka reakcja mieszkańców, którzy obniżyli wały przeciwpowodziowe, dzięki czemu woda znalazła ujście, straty mogłyby być wiele większe. Szkody materialne związane ze zdarzeniem szacuje się na od 400 do 800 milionów dolarów. A co istotne, nie był to koniec kataklizmów, które nawiedziły tą część Ameryki Południowej. Zaledwie 38 godzin po najsilniejszych wstrząsach, 24 maja, doszło do erupcji wulkanu Cordon-Calais. Naukowcy przewidują, że doszło do niej wskutek właśnie trzęsienia ziemi. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zaobserwować naszego profilu na Instagramie i na Facebooku, zasubskrybować naszego kanału, a w komentarzach możesz podzielić się sugestiami na kolejne odcinki.